Cześć, witam was. Dzisiaj takim burzowym akcentem właśnie słyszymy grzmi. No, powiem wam, że właśnie wróciłem ze szkoły, bo miałem dzisiaj dyżur. I nawet nas trochę złapało rower. Na rowerach byliśmy, wracaliśmy. Złapał nas deszcz. Ale przestało prać. Teraz też jak wracałem, trochę padało. No i powiem wam, że idzie burza, także dobrze, bo ciągle jest sucho. Chwila, moment, już sucho. No i co, chciałem wam pokazać kurki. Straty też, niestety, ta kwoka. Powiem wam, nie wiem co tu się stało. Ja ją znalazłem. Tam jedno jajko było wybuchnięte, rozwalone. Ona leżała, po prostu leżała w gnieździe, leżała bokiem, tu się przy ścianie, w środku gniazda. Leżała zastygnięta. No niestety. Słyszałem, że czasami się tak zdarza. Tu moje te się wylęgną piskłaki. Ona już ma dzisiaj 19 dzień, wczoraj było 18, bo sprawdzałem. Także jeszcze 2 dni będą. Ale chciałbym, jak widzicie po tytule, chciałem wam pokazać, że właśnie będę miał, już mam pisklaki. Te mam, ale nie mowa o tych w tytule. Ta kurka, no niestety, ja już ją spisałem na straty, nie wiem co z nią zrobić. Ona się męczy. Nie jest z nią dobrze. Prędzej czy później ja się spodziewam tego, że ona będzie martwa, niestety. Powiem wam, o, wykończyła ją choroba, mimo że dostała zastrzyki, lek. No nie pomogło jej to, mimo że w dobrą porę. To jednak jakoś się słabo zaatakowało, dziwnie. Szkoda. Tutaj te piskolaczki. Syf mają oczywiście. Muszę im... co 2 dni im sprzątam. Muszę, bo... no, robią straszny syf kaczki. Dobra, te nawet do nich nie idę. Widzę, jakieś śmieci są na wybiegu. Jakiś wacik, nie wiem co to jest. Tutaj chyba wam nie pokazałem, ten kogut łazi. A ten kogut, co był z tą kurą, ten w klatce, to siedzi tam. O, tutaj w tej żółtej. Z żarciem, bo oddzieliłem, bo on ją... Ona siedzi sobie na jajkach, nie? A ten kogut ją deptał. No to mówię, koniec. I mi zbijają jajka przez to. Tu jeszcze wam szybko pokażę. Teraz tak robię. Może nie przyjdą te lisy. Że one sobie biegały tam w środku, a tu jest zawleczone i dookoła. I no może nie przyjdą, miejmy nadzieję. Pokażę wam w środku zaraz. Trochę sobie łażą, no zawsze coś, nie? Wodę tu mają, żarcie dostają tutaj. Wiecie, zielone, nie? Widzę, że już wyczyściły. Chociaż jeszcze łodygi są wydeptane w błocie. Nie wiem, czy w ogóle coś będzie u tej niebieskiej kochinki. Powiem wam, że ona jakoś też niby ładnie siedzi, ale jakieś dziwne są te jajka. Tak. Raz mi w ogóle siedziała nie na tym gnieździe, ale to wiecie, w porę zauważyłem, bo w miarę często chodzę. Także chyba nie obumarły, ale nie wiem, trochę wyglądają jak obumarłe. Tu widzicie prowizorka, ale rozkręciłem tutaj dzisiaj, co tata mój zrobił. I mam, patrzcie ile tu jest. Pełno. Szkoda, że te kratki widać. No. Kura. Także mam trochę pisklaków, jak widzicie. Głównie są te czyściutkie silki, jest kilka, niosek jest, znaczy niosek, nioski są, jedynie jakie są, to są prawdopodobnie same. Po tej mojej kurce, która ostatnio zginęła, ćwirku. Zielono-jajodajnej, ja tak to nazywam, zielono-jajodajnej. Tam jeszcze leżały jakieś jajka, one no już raczej obumarły. To znaczy wiecie, one miały trochę późniejszy termin, ale one jakoś wykluły się, te pisklaki już odrzuciły, przestały wykwoczyć. Tylko je ogrzewają, a jajka leżą gdzie leżą. Także no raczej już nic z nich nie będzie. Mogłem podłożyć tej niebieskiej, ale już nie pomyślałem, a nie wydaje mi się, żeby one żyły. Także ja im to zabiorę dzisiaj wieczorem. To tak rano dzisiaj tu przeniosłem, bo już dzisiaj rano mi biegały o tu. Wyłaziły mi jakoś tędy. No widzicie, o, tu jest taka duża szpara, że piskak się zmieści. Bo biegały tu z mamusią, nie? O, ten tutaj z mamusikami. Ale też wybiegały mi, także nie chciałem, żeby mi kot złapał. Może nie złapał, a może złapał, wiecie. Nawet nie wiem ile ich jest, także... Ciężko powiedzieć, dobra. Jeszcze uniosek. Co tam? No tak sobie siedzą. Trochę im w tych gniazdach zrobiłem porządek, już mają. Tak w miarę. To znaczy wiecie, mają tak poukładane, ale tam mi mysz włażą tam. Tam jest dziura. Także no niestety, będę musiał to kiedyś zakręcić. Zakręcałem. Co nie zakręcę, to źle. Ale zauważyłem dokładnie, którędy wchodzą, także już będzie łatwiej. A że muszę się za to zabrać. Ciągle planuję, kiedy mogę dla was nagrać ten film o tym, jak hodowlę rozpocząć i jak ich błędów unikać. Ale to jakoś nie mogę się zabrać. Nie wiem, czy nie zrobię tego dopiero po zakończeniu, po weekendzie, czyli tam 27. No będziecie mieli na początek lipca, może jeszcze pod koniec czerwca. Zobaczymy. O, grzmi słyszę. Ale z daleka bardzo. Zobacz jak pomidory. Muszę je podleć, może teraz je podleję. Jak tam? No niby mają mokro papryka. Niby mają mokro też pomidorki, ale jeszcze podleję.
podleję, tu widzę, o, muszę urwać, bo idzie już. Coś tam bierze zaraz, za lekkość ziemi. Ciekawe jak tam zapylenie. Czy się zapylają? Latają, bo ale jeszcze nie będę zrywał, bo jeszcze nie wyschnięte. Ale widzicie, patrzcie. Pęd mi zwiędł. Mimo, że naprawdę mają mokro, to taki upał nie służy. Patrzcie, tym też. A ja je tu podlewam regularnie. Chciałem się wam pochwalić, tak przyjść do szklarni, bo o. No on za duży chyba nie będzie. Nie wydaje się być duży, że będzie duży, ale... Coś tam jest. Może urośnie. Zobaczymy. Będzie wody dużo. O tak. Teraz w tym tygodniu jeszcze muszę chodzić do szkoły, bo takie mam głupie jakieś rzeczy do załatwienia, jakieś konkursy, coś tam. A to dyżury. Także muszę chodzić. Powiem wam, że mogłoby dzisiaj popadać, bo tak jak mówiłem, susza. Widzicie? Sucho jest. No i chwasty oczywiście już. Już są chwasty. Tutaj najgorzej, w tej fasoli szparagowej. Ale to tak sobie posadziłem, że ja wygracuję, wiecie. Po bokach. No i co? Pisklaki mam, ładnie ziemniaki, widzę kwitną, jeszcze wam pokażę. Ale zaraz muszę wam jeszcze powiedzieć o jednym planie. Może ktoś się zna, bo potrzebuję porady. Jak tam moje murarki, ja takie często sprawdzam, patrzcie, to już jest prawie całe. Nie wiem, czy coś się zmieniło od ostatniego razu, bo ja tak nie kojarzę. O! Widzieliście? Nie wiem, czy ten nagrałem. Jakaś pszczoła tu była, nie wiem, czy to dzika, czy to murarka. Nie wyglądała na murarkę, raczej na taki pseudo pszczołę. Nawet to pszczołą bym nie nazwał. Taką muchę dziwną, ala pszczołę. Widzicie, już jest dużo kwiatków. Ale dziadostwo, popatrzcie, otulia jakaś. Nie wiem, jak to się nazywa, otulia? Chyba nie, inaczej. Wyrasta tam, o, ze spodu, patrzcie. Ale mogę się wam przyznać, że nie ma stonki. Tylko, że ja co nie mówię, co mówię, że o, tego nie ma, tamtego nie ma. To chwila. Powiedziałem, że nie mam mszyc i już miałem mszycę. Kilka dni później. Powiedziałem, o, chyba jest stonka, popatrzcie, zżarte liście. Powiedziałem, że nie mam ten, to coś jest jakaś choroba. Powiedziałem, że nie mam mączulika tego na brokułach. Już brokuły ten. Ale patrzcie, chyba jest stonka, możecie mi dać znać, co tu się dzieje. Ze żarty. Dobra, jeszcze ważna sprawa, kwestia. Co myślicie, żeby zrobić no taką plantację truskawki? O, grzmi. W tym miejscu, ja wam już pokazuję, odtąd. Zaorać tą trawę. Tu jeszcze kawałek nawet bym sobie wziął. Być może. Te drzewa się skróci. Jeśli tak można skrócić. I tam do samego dołu. Ja liczyłem, że tu jest około 40 metrów i 5 metrów szerokości. To by było 2 ary. 2 ary truskawki. Dużo trochę tego jest. No chociaż w sumie nawet na tym kawałku. Ale te drzewa cień wydają niepotrzebnie. Staje, no będzie cień. Ale staje się tego pozbędę, tych drzew, jeśli można. Możecie mi dać znać, czy to jest sensowne tu przeorać i zasadzić tych, kupić truskawek, bo tam czytałem, że średnio na ten to 1000 truskawek bym potrzebował na te 2 ary, 1000 sadzonek. Ja bym chciał sadzić, wiecie, tak, jedna truskawka, druga, przerwa, jedna, druga, przerwa, nie? I słomą oczywiście wykładać, żeby tak mniej chwastów było. Czy ma to sens? Jestem ciekaw, możecie mi dać znać. No naprawdę, no fajna sprawa, powiem wam, że to by była, bo był, no i nawet dodatkowy zarobek, nie powiem. Ale truskawki to też jest fajny ten, mieć swoje, bo no teraz jest sezon, ja się wkręciłem w te truskawki, odkąd ja byłem, dlatego taki plan, nie? Tak myśleliśmy z kolegą. Możecie dać znać. Tu taki kawałek. No od tej strony, od tu jest zachód, to by były drzewa. Orzechy, tam są czereśnie. Te by się skróciło, no ta lipa zostanie. Na pewno, ale tamte bym poskracał. Także jak się ktoś zna, nawet mam taką książeczkę w domu, znalazłem, jak uprawiać truskawki, żeby mieć dobre owoce, leje deszcz. Zaraz będę się zmywał. To, no są tam różne rady właśnie, jak sadzić i tak dalej. O, jak leje. Także no mówię, jeśli ktoś się zna, ktoś ma jakąś wiedzę, może doradzić, czy to ma w ogóle sens, czy lepiej po prostu trochę dla siebie posadzić gdzieś tam w innym miejscu. No, będę wdzięczny za porady. Bo myślę, że naprawdę zbyt miałbym, na trochę bym miał zbyt. A ile to z takich 2 arów, to też nie będzie bardzo dużo truskawek. Szczególnie mówię o pierwszym roku, nie? Bo tam drugi, trzeci rok, no to one się rozkrzewią, tak? Będą trochę inaczej. Będzie więcej, ale nawet będę miał sadzonki. I tak dalej, no. Takie pytanie do was. Obornik od kur będę miał, żeby tam przemieszać. No, zobaczymy. Dla mnie to jest ciekawy pomysł. No na pewno dużo roboty, pielenie i tak dalej. Ale może nie będzie tyle pielenia, wiecie.
w wakacje przez sierpnie mógłbym to zrobić. O. Daję. Żeby gradu nie było, a żeby ładnie deszcz popadał, będę zadowolony. No i przejdę sobie tędy. Koło tego. Słuchawki zostawiłem. Będę musiał pójść tak do kurnika. Słuchawki zostawiłem. Oj, oj. Matko boska. I tu na pewno się leje cały dzień. O matko. Ktoś nie zakręcił ten. Patrzcie, szlaufa. A nie wiadomo ile tu się leje. Bagno. No niby nie ma dużo tej wody. Czy tu jest? Tu? Nie. Tu nie. Dziwne. Ale woda się lała. Dobrze, ja przyszedłem tu. No tu już dalej nie ma, to nie wiem. Ona się teraz odkręciła. Co, ktoś musiał zostawić odkręcone. A ja tu nie podlewałem ostatnio. Kilka dni, także nie wiem. Może mój tata podlewał, nie mam pojęcia. Chciałem się wam pochwalić tymi ładnymi brokułami, patrzcie. Ale niestety założyłem, patrzcie, już pierwszy moczlik jest. I możecie mi dać znać, jakie są porady, żeby się tego pozbyć. Eko, będziemy coś testowali. Powiem wam, że szare mydło, ciężko mi zwalczyć mszyce z bobu. To te czubki, połucinami i tak dalej, ale ona niestety dalej, patrzcie, jak atakuje te. Tu już psuje się całkowicie ten. Widzicie, czarniej, ciemniej się robi. Ja tu już kilka razy pryskałem szarym mydłem. Jak był zawsze polecany i mi nawet to kiedyś działało. Teraz, nie wiem, totalnie nie mogę. O, co to jest? Patrzcie, jakieś liszaje. Cholera wie co. Co to zabije w łapie. Z tego stronka to już chyba nic nie będzie. No, niedobrze. Na mszyce też możecie mi coś polecić ekologicznego. Ja widzę tutaj piękne poziomki, projekt truskawki takie wielkie. Dzisiaj już się rano najadłem. I idę teraz te zjeść. O tutaj stąd jadłem, widzę, że jeszcze zostawiłem. A, to taka słabo dojrzała. Ale ta... też trochę słabo. Ale zobaczcie, jakie one są duże. Zboże mi trochę powstało. Tak wygląda. No, trochę jest gorzej, bo widzicie, tam gdzie nie upadło jest dużo ładniejsze niż kłosy ma. Tutaj, no, może dogoni trochę. Na pewno spora część odpadła. Matko boska. Patrzcie, co to się dzieje. Wow. Jaki podmuch. Powiem wam. Wow. Obawiam się. Naprawdę wieje ogromnie. O, leje. Uciekam. Ale mam ochotę na te poziomki, ale leje. Boni. Patrzcie, coś żreje. Dobra, rwę jakie lezie. Co je później zjem. Będę uciekał. A, no i tak bluzkę zaraz przebieram. Jeju, jak mokro. Dobra, uciekam. Także tym akcentem mocnego deszczu. Wow. Dobra, biegnę do domu. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Będę wdzięczny za porady, komentarze. Dobra, cześć.